mówić do Was na temat, uwaga, morderców w służbie. Przygotujcie też sobie coś do pisania, żebyście mogli sobie te rzeczy też wynotować. Wiecie, będę mówiła dzisiaj o tym naprawdę z takim czystym sercem, choć będą to rzeczy trudne, dlatego że ja dałam się Bogu przygotować w ukryciu. Dałam się przygotować Bogu w ukryciu. Ja przez kilka lat mojej służby, nie publicznej, tylko służby pomocniczej, służyłam mojemu mężowi. Ja po prostu jemu służyłam. Dorastałam też do rzeczy większych, które pojawiały się w moim sercu. Natomiast nie od samego początku tak było. I wiecie co? Ja będę równo waliła dzisiaj w takie rzeczy, które w ogóle nie są Bożymi rzeczami. Ja osobiście w ogóle uważam, że niektórzy ludzie w ogóle nie powinni się odzywać. Że niektórzy ludzie w ogóle nie powinni być na tak zwanych urzędach. Oni się nazwali urzędnikami, nazwali się pastorami lub ktoś ich nazwał, ale tak naprawdę nie są tymi urzędnikami. I co oni robią w Królestwie Bożym? Przeszkadzają. To jest tak zwane namaszczenie kurnika. Wiecie, to jest namaszczenie kurnika. Julita kiedyś powiedziała, co robi kura? Kura robi dużo kurzu. Kura robi dużo kurzu. Wiecie, tu wczoraj zagdakałam, tak? I momentalnie zrobiła się wrzawa i tak dalej. Rozumiecie? Diabeł uwielbia głupotę. Diabeł uwielbia głupotę, tak? Ja nie podważam świętych śmiechów i tak dalej, tak? Ale w ogóle diabeł uwielbia głupotę. Ja na mojej drodze spotkałam kiedyś apostoła. I kiedy spotkałam na mojej drodze apostoła, to natychmiast ukłoniłam się przed nim i powiedziałam, chcę być twoim uczniem. Byłam już żoną Artura, prowadziliśmy kościół, ale my nie byliśmy w namaszczeniu apostolskim, ale ja spotkałam na swojej drodze apostoła i powiedziałam, chcę się od ciebie uczyć, chcę być twoim uczniem. I wiecie co? W ogóle jestem pastorem z papierami. Jestem ordynowanym pastorem, ale czym innym jest ordynowanie przez człowieka, a czym innym jest przyjęcie, namaszczenie, namaszczenia od Boga. Rozumiecie? To są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. Ja do tych rzeczy musiałam dorosnąć. I kiedy spotkałam się z tym apostołem, to nie byłam długo wierząca. I wiecie, co on do mnie powiedział? Powiem wam. Jesteś zdemonizowana. Jesteś zdemonizowana. To była straszna informacja dla mnie, ale ona mnie nie powaliła. Rozumiecie? Ponieważ ja stanęłam twarzą, tak? W ogóle mówię, biorę byka za rogi. Jeśli wiem, jakie jest nade mną powołanie, to moim celem jest wyeliminować i wywalić z mojego życia cały gnój. Cały gnój. Dzisiaj ludzie wielokrotnie źle wystartowali, za wcześnie. Nie dali się Bogu przygotować. Rozumiecie? Tak jak Kola śpiewa, że nie rozpoznali duchowych autorytetów. Nie rozpoznali, a jak rozpoznali, to nie dali się im przygotować. I to, co robią, to jest komercyjna kicha, a nie duchowa rewolucja. My mamy robić duchową rewolucję. Każda osoba, która rozpozna swoje realne powołanie, to jest rewolucjonista. Rewolucjonista. Chcę mówić do was na temat 9 przeszkód, 9 morderców, którzy tak naprawdę mordują, 7 morderców, którzy mordują służbę naszą. Na tej szkole będziecie doświadczać między innymi ode mnie namaszczenia jeremiaszowego. Jeremiasz wykorzenia, wyplenia, niszczy, burzy, odbudowuje i dopiero sadzi. Odbudowuje i dopiero sadzi. Wiecie, kiedy ja poszłam na szkołę liderów i pastorów, było nas tam bardzo malutko. Nie było takiej sali ludzi. Nie było takiej sali ludzi, ponieważ przyjęcie się do szkoły liderów i pastorów, to trzeba było mieć po prostu publiczną służbę. Trzeba było mieć publiczną służbę. Rozumiecie? Trzeba było mieć publiczną służbę. Wielu dzisiaj z was ma publiczne służby, ale też wielu z was dzisiaj będzie rozpoznawać w sobie, że tak naprawdę w ogóle ja nie dorastam
do tego, jak się nazwałem lub jak mnie ktoś nazwał. Dlatego wczoraj, jak modliłam się, w ogóle zdejmij te ubranie. Jeśli ktoś nałożył na ciebie to homonto, rozumiesz, a ty się w tym źle czujesz, to ściągnij to ubranie. To ściągnij to ubranie. Załóż na siebie ubranie, które jest twoim ubraniem, odpowiednim. Odpowiednim twoim ubraniem. Wiecie co? My prowadziliśmy pierwszy kościół i wydawało mi się, że tak może być pięknie. Mamy 5 budynków, jest fajna infrastruktura, mieliśmy fajne uwielbienie. Wydawało mi się, że tak naprawdę, kurczę, mówię, w ogóle zawołujemy Polską. W ogóle mówię, szok. Ja po prostu byłam w szoku. Ale z uwagi na to, że pracowaliśmy z ludźmi, którzy nie robili porządku w swoich duszach, tak, to nas wypędzili z własnego kościoła. Rozumiecie? Wypędzili nas z własnego kościoła. To byli ludzie, którzy tak naprawdę służyli z deficytów swoich dusz. I jeśli ty będziesz rozpoznawał dzisiaj takie deficyty swoich dusz, tak? To w ogóle pisz sobie to też na kartce. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, aby brać na warsztat te rzeczy. Artur mówi, nie będziemy poruszać fundamentalnych rzeczy. Tak, fundamentalnych rzeczy nie będziemy poruszać. Ale jeśli mamy służbę, a ta służba jest lewą służbą, rozumiesz, to ta służba jest do rozwiązania. Jeśli ta służba to lewa służba, to ona jest do rozwiązania. Ja kiedyś pomodliłam się taką modlitwą, mówię, Ojcze, ja w ogóle w imieniu Jezusa Chrystusa w ogóle nie zgadzam się, aby pewni ludzie nauczali w kościele, bo to nie są nauczyciele. Rozumiecie? Oni tak naprawdę robią kupę zamieszania. Kupę zamieszania. Dlaczego? Z braku doświadczenia. Poznali Boga teoretycznie. Nazwali się później pastorami, ewangelistami, a jeszcze lepiej, jak się nazwali apostołami. Rozumiecie? Z deficytów swoich dusz. Wiecie, to co dzisiaj jesteśmy w takiej ilości ludzi, ale poniedziałek przyniesie nam normalną rzeczywistość. I ty w poniedziałek zobaczysz, jaki jesteś naprawdę. Wiecie, będziemy między innymi na tej szkole nazywać fałszywe rzeczy fałszywymi, a prawdziwe rzeczy rzeczami prawdziwymi. I jeśli będziesz w sobie oglądał te fałszywe rzeczy, zmierz się w tym. Dzisiaj, jak jechaliśmy do kościoła, babka powiedziała, że widziała na internecie taką zajawkę, jak lew przeglądał się w zwierciadle, tak? I widział tam w ogóle odbicie jakiegoś strasznego lwa. I to jest tak, jak my się przeglądamy w prawdzie. Ta prawda nas boli, tak? I my uciekamy od tego odbicia. Jest napisane w Słowie Bożym tak, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Nie ma takiej opcji, że poznając prawdę, lgnąc i napierając na nią, zgadzając się z Bogiem, że ona nie wyswobodzi twojego życia. Ponieważ kiedy ja się zgodziłam z Bogiem, to On wyswobodził moje życie. Rozumiecie? Z moich osobistych porażek i wyzwolił moje życie do służby. Ja w ogóle to podważam, że jesteśmy lata, mówimy, że słuchamy prawdę, a tak naprawdę nasze życie jest życiem w kajdanach. Jest życiem w kajdanach. Ja widzę wielu usługujących, którzy usługują w ciele, manifestują swoje deficyty na Facebookach. Rozumiecie? My nie zrobimy takimi rzeczami przebudzenia. Nie zrobimy. Po prostu. Kiedy ja byłam na tej szkole i kiedy ten apostoł nas uczył, to wiecie, co on powiedział do mnie? Badaj swoje motywacje. Ty prowadzisz już kościół, tak? Ale badaj swoje motywacje. I Słowo Boże mówi tak, że jeśli ty wyczyścisz swój kielich od wewnątrz, tak? Nie ma takiej opcji, że on nie zajaśnieje na zewnątrz. Twoje życie wyczyszczone od wewnątrz, nie ma takiej opcji, że nie zajaśnieje od zewnątrz. Rozumiecie? Tylko nie można się za to wziąć w ogóle z odwrotnej strony. Ponieważ wszystko, co się rodzi, to się rodzi wewnątrz nas. Ja cały czas to powtarzam. Kiedy ja oddałam życie Jezusowi, to nastąpiła wewnątrz mnie eksplozja. Wewnątrz mnie. Wewnątrz, tam, wewnątrz Agaty Cerońskiej nastąpiła eksplozja, ale okoliczności w moim życiu były okropne. Rozumiecie? Okropne były okoliczności mojego życia. Dlatego najpierw prawdziwe to jest to, co się rodzi w naszym wnętrzu. To jest prawdziwe. Ty w swoim wnętrzu, ty tam masz doświadczenie życia. Ty tam masz to doświadczenie. Ty na przykład nie udowodnisz komuś tego, słuchaj, no ja na przykład jestem prorokiem, tak? Komuś tak mówisz, jestem prorokiem. Jak proroctwo udowodnisz, tak?
Ale jak na przykład udowodnisz, że w tobie powstaje jakieś życie? Ono jest wewnątrz mnie. Ono się tam urodziło. Wewnątrz mnie. Nowe życie. Posłuchajcie, pierwszym takim, myślę, że ogromną przeszkodą w służbie to jest realizacja właśnie deficytów duszy. I co to w ogóle jest deficyt? Deficyt to jest niedobór i jakiś brak. I teraz zobaczcie, jeśli my jako usługujący, jako liderzy, jako pastorzy, jeśli my nie mamy tych niedoborów zapewnionych przez Chrystusa, jeśli dziury w naszej duszy, tak? Nie załatał Chrystus, to chcę ci powiedzieć, że służba ciebie nie uleczy. Ona cię nie uleczy. Nikogo jeszcze nie uleczyła służba. Opcja jest taka, że jak staniesz się przywódcą, a masz deficyty duszy, to będziesz czarownikiem. Będziesz czarownikiem. Rozumiecie? Ja widzę takich wiele lewych małżeństw w przywództwie. Powiedzmy, jest nawrócony facet i jest lewa baba. Ja nie mówię, że ona nie poznała Jezusa, ale to w ogóle nie jest kobieta, która w ogóle powinna zabierać głos. Rozumiecie? I ona manipuluje tym facetem, tak? I on tak naprawdę w kościele mówi to, co ona chce. Tak naprawdę to ona tam rządzi, a nie on. I chcę w ogóle mówić o takich rzeczach, żebyście wiedzieli, ponieważ jesteście ludźmi, którzy prowadzicie kościoły lub będziecie prowadzić. Jesteście liderami lub będziecie liderami. Tak? Jesteście przywódcami lub będziecie przywódcami. To jest ogromne zagrożenie wejść w służbę z niedoborem mojej duszy. Jezus cierpiał w ciele i w duszy swojej. On poniósł wszelki deficyt. Ty w Jezusie masz mieć swoje spełnienie. W Jezusie masz mieć swoje spełnienie. To jest pierwsze ogromne, jakże ogromne zagrożenie. Nie pozwól, tak? Aby jakakolwiek dziura w twojej duszy nie została zalepiona. Jeśli ją widzisz, to bierz ją na warsztat. Nie bądź w tym miejscu tak zwanej spychologii, tak? Że tak naprawdę dzisiaj całe głoszenie będzie mówiło o tym, że ja w ogóle nie powinienem być pastorem, ale dalej idę i będę robił swoją robotę. Człowieku, spokutuj z tego, bo w ogóle robisz zamieszanie. Robisz zamieszanie. Być może dorośniesz do tego pasterstwa i będziesz tym pastorem, ale na dzień dzisiejszy zamknij usta swoje. Zamknij. Wejdź w ten czas przygotowania. Pozwól, aby rzeczy zaczęły się dziać wewnątrz ciebie. Więc deficyty duszy to jest, o, to jest morderca. To jest morderca. Jeśli chodzi o przebudzenie, to ludzie, którzy mają deficyty swojej duszy, tak, to po prostu nie dość, że mordują siebie, to mordują ludzi. Mordują ludzi. Wiecie, co w ogóle, jakie szczęście, że ja cały świat pozyskam, a na duszy swojej szkodę poniosę. Ja muszę być szczęśliwa. Ja muszę mieć szczęśliwą duszę. Ja muszę mieć szczęśliwą duszę, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Kiedyś będę wam podawała takie przykłady, wiecie, bo to w ogóle mówię, na tej szkole, to nie są szkoły, gdzie my będziemy tutaj nauczać, będziemy wam dawać przykłady, tak, aby rozbroić diabła. Uwielbiam rozbrajać diabła. Na tej szkole nie zostawimy na diable ani jednej suchej nitki. Kiedyś byłam w takim kościele i zostałam poproszona, żebym, choć nie śpiewałam tam w uwielbieniu, to zostałam poproszona, żeby uwolnić taką dziewczynę, która tam śpiewała i ona miała wyłączony mikrofon. Ja mówię, a dlaczego ona ma wyłączony mikrofon? No wiesz, bo oni tutaj ją postawili po to, żeby ona tak się obeznała z tłumem. Ja mówię, Chryste eleison, Kyrie eleison. Do służby wchodzimy, kiedy się nie boimy, kiedy jesteśmy w stanie odważnie prezentować Chrystusa. Rozumiecie? Bo się rozjedziemy. To jest to, o czym Artur powiedział. Są służby publiczne i służby pomocnicze. Ja mówię, absolutnie, ja tego nie mogę zrobić. Ja tego nie mogę zrobić, to jest właśnie to. Przyciągnęliście ją czymś takim. Dlaczego jej zrobiliście to? Na nas, jako na wierzących ludziach, jest ogromna odpowiedzialność. Ja wiem, dlaczego jej tak zrobiliście? Nie pomagacie jej w ten sposób. Trzeba było powiedzieć, posłuchaj, koleżanko, musisz zaprzyjaźnić się z krzyżem. Nie leczymy tak deficytów swojej duszy, tak? Nie leczymy tak deficytów swojej duszy. Ja prowadzę uwielbienie, tak? Czego ja chcę? Ja chcę na przykład, czego ja oczekuję od Wioli. Wiola, tak? Wiola ma wzmocnić mój głos. Ale ja tutaj nie potrzebuję maszynisty. Rozumiecie?
bo ja się będę rozpraszała, bo on będzie w ogóle koleją jechał. Rozumiecie? Moim zadaniem jest prowadzić uwielbienie, więc ja nie potrzebuję tutaj osoby, która mnie będzie rozpraszała. A więc deficyty to jest tragedia. To jest tragedia. O tych rzeczach się nie mówi w kościele, tak? O tym się nie mówi. Są pewne tematy tabu. Czemu? A ja w ogóle, ja to mówię, kurczę, ja jak się przyglądam na swoje chrześcijaństwo, to tak mówię, chodziłam do kościoła, ja mówię, w kościele mówili zawsze co innego niż ja przeżywałam. Ja zawsze widziałam inaczej. Ja mówię, kurczę, albo coś z nim jest nie tak, albo ja jestem nienormalna. Ja zawsze przeżywałam inne rzeczy niż to, co w kościele było głoszone. Ja mówię, ja albo jestem w ogóle nie z tego świata, nie z tego królestwa, bo w ogóle mówię, no niemożliwe w ogóle, on w ogóle co oni tutaj opowiadają, a ja przeżywam w ogóle inne rzeczy. Zupełnie inne rzeczy. We mnie się inne rzeczy rodziły. Następnym ogromnym wrogiem jest odrzucenie. Odrzucenie to największy duch, który torpeduje Kościół. Czemu to jest największy duch? Dlatego, że kiedyś takie przekleństwo wypowiedział Bóg z uwagi na grzech. Odrzucił Adama i Ewę od swojego oblicza. Oczywiście pamiętajcie, my jesteśmy w Chrystusie. W Chrystusie jest powrót. Ale jeśli ty masz w sobie odrzucenie, masz dziedziny swojego życia, gdzie tak naprawdę to odrzucenie jeszcze żyje, rozumiesz? To nie będziesz prawidłowo usługiwał. Nie będziesz. Powiem ci, jak to działa. Zawsze silniejsze wyjdzie z ciebie. To jest po prostu taka zasada. Ludzie do nas mówią, rzucacie taki wielki cień. No tak zawsze już będzie. To tak jak Rocky rzucił cień na swojego syna. Rozumiecie? Ale dajemy przestrzeń do rozwoju. Dajemy przestrzeń do rozwoju. Ty masz w ogóle, rozumiesz, w ogóle przy nas nie zrobisz kariery. Nie. Ale możesz się rozwinąć. Wedle swojego pragnienia i wedle swojego objawienia. A my ci w tym pomożemy. Posłuchajcie, ja musiałam się w swoim życiu rozprawić z odrzuceniem. Ktoś kiedyś mnie zapytał, czy to, że Artur cię chciał zabić, to tutaj tak zaważyło to na odrzuceniu? Ja mówię nie. Najwięcej rzeczy związanych z odrzuceniem to było to, kiedy ja w moim życiu zostałam poniżona. Poniżona. Rozumiecie? Poniżał mnie mój tata i poniżał mnie Artur. Tak naprawdę to, że chciał mnie zabić, to w ogóle chciał mnie zabić dlatego, bo ja miałam zawsze szczekającą twarz. Więc mówię, to jest w ogóle niemożliwe, że wszyscy się go w domu boją. Rozumiecie? W ogóle ja on kiedyś przeładował skrupę i chciał mnie zabić. Ale to nie było dla mnie poniżające. To takie w ogóle było jakieś takie, to nie było poniżenie. Ale powiem wam, co było dla mnie poniżeniem. Poniżeniem dla mnie na przykład było to, że kiedyś siedzieliśmy sobie... że kiedyś siedzieliśmy sobie na ławce wśród zacnych przyjaciół i znajomych i Artur już nie chciał tam mojej obecności i wtedy był mały Wiktorek i kazał mi spieprzać szybko na górę, a że nie szło mi to szybko, to wziął wózek i mnie uderzył w plecy. Uderzył mnie w plecy tym wózkiem przy tych ludziach i mnie popychał, rozumiecie? Popychał mnie, żebym szybciej szła na górę. I kiedy ja przyszłam do Chrystusa, kiedy ja wzięłam się za służby, kiedy ja zaczęłam rozważać odrzucenie w moim życiu, to ja w ogóle mówię, ja wszystkie trupy muszę wyciągnąć z szafy. Ja w ogóle muszę wszystkie trupy wyciągnąć z szafy. I wiecie, jak się wyleczyłam? Powiem wam, jak się wyleczyłam. Stałam się sługą Jego. Nie sługą Chrystusa, bo to tak łatwo powiedzieć, wiesz, ja jestem sługą Chrystusa. Ja mówię, jeśli Chrystusa nie widać. Jeśli ty nie jesteś w stanie być sługą drugiego człowieka, to w ogóle idź stąd. Podjęłam taką decyzję, że będę Jego sługą. Rozumiecie? Przez kilka lat służyłam w ukryciu. On był na świeczniku, a ja byłam za kamerą. I robiłam dobrze swoje zadanie. Budowałam się. Sprawdzałam swoje motywacje. Sprawdzałam to, jak ja się czuję. O Arturze mówią, a o mnie nie. Wiecie, Bóg do mnie mówił, to co masz robić, to na początku opowiadaj to, co jest w twoim życiu żywe. Opowiadaj, jak spotkałaś mnie. Na tym jest moc, na tym jest życie. Opowiadaj, jak spotkałaś Jezusa. Ja ci w ogóle pokażę, co to znaczy dać, przygotować swoje życie w ukryciu. Mamy mnóstwo takich sytuacji. Ja miałam różne rzeczy. Rozumiecie, ostatnio w Wałbrzychu opowiadałam, że ja w moim domu, posłuchajcie, byłam taką osobą, że moja mama wiedziała, że ja załatwię różne rzeczy. I u mnie w rodzinie mój tata pił i był ogromny problem, żeby tacie odebrać pensję.
No i niestety to ja byłam tą osobą, która była wysyłana po to, aby tacie tą pensję zabrać. Kiedy tak, mój tata w ogóle spał w kuchni, jest z moją mamą, spał w kuchni i słuchajcie, taka była skrzynka z korkami. A on spał na wersalce i kiedy przychodził, zawsze miał duży pasek z taką sprzączką, wsadzał krzesełko pod stół, tak? I mama mówi, okej, jest teraz czas odebrania tacie wypłaty. Rozumiecie? Więc co robiłam ja? Ja już w ogóle, ja po ciemachu nauczyłam się, bo mój tata oczywiście co robił? Katował nas ciemnością w taki sposób, że korki wyłączał. Rozumiecie? Władał w ogóle, władał korkami. Więc jak tata przychodził do domu i wyłączał korki, no to my już powiemy, ciemność, po prostu ciemność panowała w domu. I kiedyś się, w ogóle kilkakrotnie udało mi się ten stołek spod stołu wyciągnąć tak, że nawet pasek nie zaszeleścił. Ale wiecie, co ja przeżywałam? Ja, jako małe dziecko, przeżywałam ogromny stres. Moja mama nie wiedziała, że mi robi krzywdy. Ja mówię teraz o odrzuceniu. Ona nie wiedziała, że mi robi krzywdy. Ja byłam sparaliżowana lękiem. I kiedyś było tak, że wsadziłam tą rękę pod krzesło, rozumiecie, i mój tata mnie złapał za rękę. I ja, posłuchajcie, jąkałam się do piątej klasy szkoły podstawowej. Jąkałam się do piątej klasy szkoły podstawowej. My musimy umieć takie rzeczy w naszym życiu brać na warsztat. Jeśli ty nie weźmiesz tych rzeczy na warsztat, będziesz nieefektywny. Nie będziesz efektywny w służbie. Zawsze będzie tak, że ktoś silniejszy się pojawi koło ciebie, to natychmiast będziesz chciał go zdławić. Z odrzuceniem trzeba się rozprawić do spodu. Do spodu. To jest bardzo silny duch. Rozumiecie? Bardzo silny duch. Ale w obliczu Jezusa, tak? On jest malutki. On jest malutki. Ale oczywiście wszystko leży w Twoich rękach. Wszystko leży w Twoich rękach. Bo czy ja w ogóle zechcę te rzeczy wyciągnąć na wierzch? Czy ja zechcę rozprawić się z tymi rzeczami, tak? Czy to jest istotne, czy to jest nieistotne? To jest bardzo istotne. Wiecie, co to znaczy przywódca odrzucony? To jest masakra. Masakra, kiedy przywódca jest odrzucony. Przede wszystkim nigdy nie wyposaży ludzi, którzy są w kościele, tak? Nigdy nikomu nie da się rozwinąć. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie poznał Ojca. A powiem wam, co to znaczy w takiej naturalnej przestrzeni. Zobaczcie, jak macie dzieci, to wiecie w ogóle, co to znaczy, jak ty się cieszysz, kiedy fizyczne twoje dzieci się rozwijają. Jak nasz Wiktor zdał prawo jazdy, to wiecie, w ogóle we mnie jest radość. We mnie jest autentyczna, nie w ogóle, nie jakaś taka przekłamana radość. A zajrzyj teraz w siebie i zobacz, co się dzieje, kiedy wokół ciebie pojawiają się silni ludzie. Czy natychmiast twoje musi być na wierzchu? Jako przywódca, jako usługujący, zbadaj te rzeczy. Bierz te rzeczy na warsztat. Bierz te rzeczy na warsztat. To są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo istotne rzeczy. Jeśli chcemy efektywnie służyć w tym kraju, tak? No to posłuchajcie, my musimy zrobić w ogóle coś innego. Ja, jak modliliśmy się też o tą szkołę, to podjęliśmy taką decyzję, że będziemy mówić o bardzo głębokich rzeczach. Będziemy dotykać patologicznych sfer. Wiecie dlaczego? Bo inaczej to wszystko nie ma sensu. Inaczej te rzeczy w ogóle nie mają sensu. W ogóle. Czyli odrzucenie, tak? Trzecią rzeczą to jest karierowiczostwo. I tutaj się, wiecie, w ogóle nie ma czegoś takiego, wiecie, w ogóle Jezus zrobił karierę, tak? My dalej film jakiś kręcimy. To w ogóle Jezus zrobił karierę, tak? W ogóle my tak naprawdę, wiecie, to w ogóle my powtarzamy po Nim. Tu nie ma w Królestwie Bożym miejsca na karierę. Jeśli ktoś z was myśli, że przy naszej służbie rozkręci sobie karierę, no to jesteście w błędzie. Rozumiecie? To jesteście w błędzie. Kiedy my poszliśmy z Arturem do właśnie tego apostoła, który mnie uczył, to on... O wiecie co, on w ogóle... Jak my powiedzieliśmy, co my chcemy robić, tak? No to w ogóle to róbcie. To róbcie. To po prostu róbcie. To nie jest tak. On nas wyposażył. On dał nam wyposażenie, tak? Ale w ogóle chcecie być sługami? Tak? To macie służyć. Chcecie być tymi na czele?
to macie być pierwszymi w służbie. Kto chce być na czele, to musi być ten, który pierwszy służy. Pierwszy wychodzi, pierwszy wchodzi i ostatni wchodzi. Więc nie ma tutaj w ogóle miejsca na karierę. Zobaczcie, kto mówi o takich rzeczach w Kościele, o tym się nie mówi. Mówi się tak, zamieszkał w tobie Bóg, to idź i działaj. Ja mówię, to jest jedna z najgorszych rzeczy. Ludzie w odrzuceniu, w ogóle ci ludzie, którzy tak biegają teraz i uwalniają moc i tak dalej, wszędzie moc, to są ludzie odrzuceni. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyli, że moc działa, tak? I latają i w ogóle pajacują na ulicach. Ale kiedy ich zapytasz o głębie, kiedy ich zapytasz o ich życie, o ich szczęście małżeńskie, o ich szczęście w ogóle, nie wiem, w rodzinie, rozumiesz? To jest w ogóle kibel. To jest kibel, katastrofa. A Jezus dał przykład. On dał przykład. W ogóle najmniej, co funkcjonuje w Kościele, to jest święty przykład. Rozumiecie? Najwięcej jest głupoty. Najwięcej jest głupoty, a najmniej jest świętego przykładu. Chcę ci powiedzieć, że jeśli chcesz być usługującym, tak, który wytycza kierunek, przez którego moc Boża przejawia się, to musisz zbudować sobie rzeczy od podstaw. Nie ma czegoś takiego. Tak, w ogóle każdy z nas od czegoś startuje, tak? Ale ludzie muszą zobaczyć, że ty życie kładziesz. Ludzie muszą widzieć, że ty kładziesz życie. Kładziemy życie. Wiecie, że my kiedyś w ogóle przez rok czasu we dwoje ewangelizowaliśmy Warszawę. I kiedy zastanawialiśmy się też, jak gdyby też i nad tym kościołem, to w ogóle ja mówię, a kto będzie ewangelizował? A kto będzie wychodził na ulicę? W ogóle jak będziemy prowadzić kościół, jak my przede wszystkim jesteśmy na ulicy? W ogóle Boże, w ogóle przyślij tam, w ogóle daj nam też ludzi, którzy wejdą też w te miejsce, które my na dzień dzisiejszy musimy delikatnie odpuścić, tak? Bo bierzemy autorytet za na przykład lokalny kościół. Zupełnie inna zajawka. I są ludzie, którzy wychodzą na ulicę, którzy ewangelizują. Także posłuchajcie, nie ma czegoś takiego jak kariera. To w ogóle nie ma czegoś takiego. Nie funkcjonuje, to funkcjonuje w świecie. To funkcjonuje w świecie, ale nie w Kościele. W Kościele rozpoznajemy się po tym, jak kładziemy życie. Ja patrzę, ja w ogóle mam tą zasadę, że może dlatego, że ja tak się uczyłam. Jest napisane, że w ogóle prezentuj Boga, tak? Takiego, jakiego poznałeś, tak? W ogóle tak w Nim chodźcie, jak Go poznaliście. I ja tak poznałam Chrystusa. Ja tak w ogóle poznałam Chrystusa. Ja nigdy nie miałam, w ogóle wiecie, że ja nigdy nie miałam takich w ogóle zajawek, bo ja chcę zostać pastorem. Nigdy czegoś takiego nie miałam. W ogóle. W biegu. Jesteśmy przygotowywani w biegu. Także jeśli uważasz, że zrobisz karierę, to nie zrobisz. Chcę cię rozczarować. Ale kiedy położysz w 100% swoje życie, tak? To wytyczysz kierunek, to staniesz się sługą, tak? Z radością będziesz służył innym ludziom. Materializm, następna rzecz. Masakra. Masakra, materializm. Mamy takie pragnienie, żeby założyć hostel. Ja bym chciała, żeby to był hostel dla więźniów, którzy jak wyjdą z więzienia, żeby mieli start. Rozumiecie? Ale musieliśmy się złamać w dziedzinie pieniędzy. Złamać się w dziedzinie pieniędzy. Ja nie służę dla pieniędzy. One są przy okazji. One są po prostu przy okazji. Kiedyś taki człowiek, który doszedł bardzo wysoko, sprzeniewierzył się na pułapie pieniędzy. I szlak wszystko trafił. Uważam, że gdyby nie nastąpiła ta sytuacja, to dalej w Polsce by wytyczał kierunek. Ale sprzeniewierzył się w łapie pieniędzy. Rozumiecie? Nie chcę mówić tutaj o szczegółach, bo nie chcę tego robić, ale sprzeniewierzył się na pułapie pieniędzy. Zrobił lewy ruch. Dlaczego? Dlaczego zrobił lewy ruch? Dlatego, że był deficyt w jego sercu. Był deficyt w jego sercu. Biblia mówi, gdzie skarb, gdzie serce twoje, tak? Tam twój skarb. Więc jeśli ty masz deficyty finansowe i a jesteś w służbie i przyjdzie taki moment, że ludzie będą łożyć kasę, tak? To tak naprawdę w ogóle to wyjdzie w praniu.
to po prostu wyjdzie w praniu. My z Arturem dalej mieszkamy w Nasielsku, w małym mieszkanku w 59 metrach. Jest nas tam 5 osób plus kot. I oczywiście przyjdzie taki moment, że my sobie powiększymy nasze mieszkanie. Rozumiecie? Bo taka jest potrzeba. Ale ja postanowiłam w moim życiu, że ja pewnych rzeczy nie chcę mieć. Nie chcę. Żeby wytyczać prawidłowy kierunek, żeby mieć pieniądze i żeby hojnie łożyć na każdą sprawę, żeby przeze mnie płynął rozwój królestwa, to ja muszę być złamana dla sprawy pieniędzy. Złamana dla sprawy pieniędzy. Rozumiecie? Ja na przykład w ogóle mówię, kurczę, wiecie, kiedyś usługujący mieli jakieś jedno ubranie robocze. Tak? Jedno ubranie robocze. Ja też się tego uczę. Czyli materializm to jest masakra, to jest morderca w służbie. Prawo, ja muszę. Nie działa coś takiego, że ja muszę. W Królestwie Bożym nie działa zlecenie, tylko pragnienie. Nie działa zlecenie, tylko pragnienie. W ogóle powiem tak. Rób tylko to, co pragniesz, a resztę przeklnij. I zobaczymy, co zostanie w twoim życiu. Naprawdę. W ogóle spróbuj to zrobić. Rób tylko to, co pragniesz, a resztę przeklnij. Czyli co? Wstrzymaj wzrost. Wstrzymaj wzrost lewym pragnieniom. Bóg daje pragnienie i wykonanie. Czyli na rzeczy Boże jest Boże wykonanie. Na Boże pragnienia – Boża moc. Boże pragnienia – Boża moc. Nie Boże pragnienia – nie Boża moc. W ogóle musimy odważnie robić te rzeczy. Podnoszę do góry rzeczy, których pragnę, a poniżam te, których nie pragnę. Ale jak to zrobić? Przeklnij, a zobaczysz, jak one się przestaną rozwijać. One się przestaną rozwijać. Ja w ogóle kiedyś rozmawiałam z takim człowiekiem, w ogóle był pastorem. Był pastorem, siedzimy, rozmawiamy, jemy obiad. On w ogóle mówi, nienawidzę tego, co robię. Ja w ogóle mówię, Boże, on jest głosem. On na przykład jest głosem. I nie tylko w Polsce. Jest głosem większym. Zobaczcie. Nie realizował tak naprawdę swoich pragnień. Co zrobił? Kazali mu. Może właśnie ktoś go wyciągnął na środek i powiedział do niego, będziesz pastorem. Ale nikt mu nigdy nie powiedział, chcesz tego? Czy ty w ogóle tego chcesz? Ludzie dzisiaj się wstydzą swoich pragnień. Rozumiecie? Bo jest ta mega kultura chrześcijańska, która mówi, wiesz, jak nie jesteś ewangelistą, jak nie jesteś prorokiem, jak w ogóle nie wiem, nie jesteś apostołem, to jesteś nikim. To z piekła rodem. To z piekła rodem. Właśnie między innymi, to jest to, co Artur powiedział, jest włócznia, jest grot i jest włócznia, tak? Jeśli nie masz służby publicznej i nie zmuszaj się do niej, nie zmuszaj się do tej służby, rozumiecie? Tu w ogóle to nie ma co w ogóle dorabiać, no jak nie masz, to nie masz. I żadna hańba, ani dla ciebie, ani dla Kościoła, ani dla nikogo. Powiem ci, jak będziesz prawdziwie błogosławił ten prawdziwy Kościół. Nie tą masę, która się wywaliła teraz wszędzie, tylko prawdziwy Kościół. Będziesz go błogosławił i będziesz go zasilał tym, co w ogóle pragniesz. I tylko to w twoim życiu rozwijaj. Rozwijaj tylko to w twoim życiu. Słuchajcie, bierzcie na warsztat te rzeczy. Na dalszych szkołach będziemy mówili jeszcze głębsze rzeczy. I jeśli tego nie zrozumiemy, to wiecie, w jakim kierunku pójdziecie? Pójdziecie dalej w kierunku błędu. Co dalej się z tym wiąże? Królestwo Boże będzie się rozwijało tak, jak się rozwija. Wpływ jakiegoś Kościoła będzie taki, jaki jest. Rozumiecie? Pewne rzeczy trzeba odrzucić, aby pewne mogły wyjść do góry. Rozumiecie? Fałsz trzeba odrzucić, tak? Zamieszanie trzeba odrzucić. Czyli pewne głosy muszą przestać być głosami. Muszą przestać być głosami. Czyli nie działa. Nie działa coś takiego jak bo ja muszę. Nie ma czegoś takiego w ogóle, rozumiecie? Jak ja bym w ogóle miała tak, bo ja muszę, no w ogóle nikt mnie nie zmusi w ogóle, żebym ja tutaj siedziała na tej perkusji, napierniczała w nią 2 godziny. Rozumiecie? Ja chcę! Amen.
Ja w ogóle poważnie podchodzę, Artur mówi, w ogóle połknij tam te tabletki po perkusji, bo właśnie teraz mi przypomniał, chlup, połknęłam tableteczki, żebym miała siły, bo jutro znowu zamierzam grać na perkusji. Bo jutro znowu będę grała na perkusji. Jaka chcę być efektywna. Rozumiecie? Ja nie w ogóle nie robię w sobotę nie wiadomo co, ja potem tutaj przychodzę i jestem nieefektywna. Ja w sobotę, jeśli nie jesteśmy na usłudze, tak, to ja odpoczywam. Dlaczego? Bo ja chcę być efektywna. Bo moim celem jest niedzielne spotkanie. Jest błogosławienie ludzi. Wzięłam nad tym autorytet i chcę błogosławić ludzi. Darem, tak? Który jest we mnie. Czyli nie, w ogóle nie działa, rozumiecie? W ogóle nie spinajcie się na tych rzeczach, bo to jest w ogóle mega. Ludzie jak biorą w ogóle wolność. Kiedyś taki człowiek wziął wolność od tego, że nie musi czegoś robić. W ogóle tańczył i cieszył się, choć w jego obliczu, w jego jak gdyby towarzystwie wiele ludzi zabiegało o to, żeby być kimś. On mówi, Boże, jak ja Ci dziękuję, że ja od jutra nie muszę tego robić. Ja w ogóle nie muszę jechać do kościoła, nie lubię tych ludzi, nie chcę z nimi być. Rozumiecie? Kim chcesz być? Chcę jelenią rogi prostować. Na przykład. Chcę jelenią prostować rogi. Rozumiecie? To w tyłek się dmucha, tak mi wujek mówi, że to trzeba w tyłek dmuchnąć się jeleniowi, wtedy mu się rogi wyprostują. Tylko to ma znaczenie, co pragniesz. Posłuchajcie, ja w ogóle nienawidzę wzbudzać fałszywej duchowości. Wiecie, w Biblii jest napisane tak, niech niewielu z was zostaje nauczycielami. Dlaczego? Bo sroższą karę poniosą. Stąd moje pytanie, czemu tak się rwiesz? Czemu tak za wielką cenę? Widzisz, że w ogóle nie masz, w ogóle nie nauczasz nikogo. Czemu tak napierasz? Zobacz, powiem ci dlaczego. Bo najprawdopodobniej w twoim życiu dalej funkcjonuje duch odrzucenia. Nie rozprawiłeś się dogłębnie z tymi rzeczami. Dalej masz parcie na władzę. Chcesz władać. Ale chcę złożyć ci świadectwo, że to jest stan, którego nie można opisać. Wewnętrzna wolność dana przez Chrystusa. Wzięta tak naprawdę. Wiecie, Syn mnie wyswobodził. W ogóle zgodziłam się z Jezusem. W ogóle, rozumiecie, zgodziłam się też z tym apostołem, który do mnie mówił. Zdemonizowana jesteś. Ja w ogóle stoję koło niego, on mówi tak, ile jesteś wierząca? Ja mam 2 lata, nie módl się, bo nie umiesz. A ja w ogóle pierwsze mówię ham. Pierwsze co to mówię? Ham, agresor, w ogóle... No to Władkę słabo mówi po polsku, nie będę go słuchała. Rozumiecie, natychmiast chciałam się zbuntować. Przeglądałam się, trudno mi tam było stać, ale nie uciekałam. Przygotował moje życie, wyposażył moje życie. On mnie wyposażył. Wiecie, kiedy ja byłam na tej szkole, to oni nam nigdy nie mówili, co my na tej szkole będziemy robić. Tak naprawdę po tej szkole tylko ja zostałam ordynowanym pastorem. Wiecie, co oni robili? Mierzyli pułap namaszczenia. To jest dzisiaj nieznajome w kościołach. Dzisiaj się mówi, masz głoś. Masz głoś, masz śpiewaj, masz ewangelizuj, masz rób to. A ludzie takie pierniczą głupoty, że to się w pale nie mieści. A ja przyjeżdżam na szkołę, wchodzę, jest atmosfera w ogóle gęsta, sami usługujący. Chciałam gdzieś tam sobie, wiecie, w tyle usiąść. On mówi, gdzie tam z tyłu, pastor, to do przodu. Co tam działa, duch odrzucenia? Może chciałabyś, żebym przy wszystkich wywołał cię na środek? Ja wiecie, ale jazda grubo. Albo to przejdę, w ogóle, albo to przejdę i wytyczę standard, albo w ogóle będę taka jak wszyscy. Na środek, jak jesteś pastorem, tak, to spowoduj, że siadasz tam z tyłu. Bo wiesz, czego ty chcesz? Ty chcesz, żebym ja tutaj stanął i oficjalnie cię wywołał. Come on! Rozumiecie? I wtedy będziesz z przodu. I kiedy ja tam przyjechałam, oni siedzieli i on w ogóle nic tam nie powiedział. Dał mi mikrofon i mówi tak. Prowadzisz uwielbienie, prowadzisz modlitwę i głosisz. W ogóle jak prowadzę uwielbienie, jak prowadzę uwielbienie i nie mam przy sobie żadnego instrumentu, wszyscy się na mnie patrzą, jest tam sporo ludzi w ogóle, a oni będą w ogóle mierzyć poziom namaszczenia. No tak, chcesz być sługą, chcemy zobaczyć, czy ty się w ogóle nadajesz. No przecież powiedziałaś, że kościół prowadzisz. No proszę. Mikrofonik, uwielbionko, modlitwa i głoszonko.
Rozumiecie? Krwawiłam od wewnątrz. W ogóle mówię, Boże, czemu mnie nie jesteś dobry? W ogóle, nie w ogóle, co ja tam zrobię? Rozumiecie? Zamykałam oczy i następowała co? Generacja z mojego odrodzonego ducha. Amen. Nie patrzyłam jeszcze wtedy, bo nie byłam w stanie spojrzeć na tych ludzi. Mówię, cokolwiek zrobię, to robię w ogóle za mnie. W ogóle nauczyłam też się od niego, bo powiedział, że jak pierwszy raz głosił Ewangelię w więzieniu, to robił to z zamkniętymi oczami, więc ja mówię, okej. Okay. Pierwsze co, zamykam oczy, mówię, chodzę w kółko. Co jakiś tam czas otwieram oczy, przyglądają się. Szakalara basekelerenesze, makalara namasa, kalaraba. Rozumiecie? I w taki sposób przez godzinę czasu prowadziłam uwielbienie. Te rzeczy się we mnie, one się budziły we mnie. Dlatego ja tylko w ogóle wierzę w praktykę. Tylko w praktykę. I ja was uprzedzę. Będziemy te rzeczy praktykować. Amen. Nie będzie u nas inaczej. Bo ja wiem, że tylko to działa. I to nie jest haniebne. To jest chwalebne. To się nazywa wyposażenie. I teraz nie ma się co obrażać. Co niektórzy powiemy, posłuchaj, to nie ten czas, siada. Tam też tak było. Rozumiecie? W tej szkole, którą kończyłam ja, też tak było. Ej, posłuchaj, to jeszcze nie jest ten czas. Usiądź. Usiądź. To jeszcze nie jest twój czas. Daj się przygotować. Porozprawiaj się z tymi rzeczami. W ogóle to jest ogromna odpowiedzialność. Otwieram swoje usta i jak ja otwieram swoje usta, to mam mówić przeze mnie Jezus. Jezus. W ogóle to się nazywa nieszukanie swego. Nieszukanie swego. Uczcie się nie szukać swego. Kiedy miałam problem z piersią i bałam się, że umrę na raka, to mogłam robić różne rzeczy. Usłyszałam wtedy w swoim wnętrzu. Nigdy nie dorabiaj do tego teologii. Natychmiast stań przed ludźmi i powiedz prawdę. Boże, jaką? Że się boisz. Ja mówię, dobrze, boję się, to jest prawda, na pewno. W ogóle mówię, okazało się, że nie wierzę ci. Mówię, okej. Okay. Rozumiecie? Ale podjęłam wtedy też taką wewnętrzną decyzję, że ja nie będę wykrzywiała dróg pańskich. Że ja nie będę wykrzywiała doktryny, która została położona. Poprzez apostolskie nauczanie będę mówiła prawdę. Nie wierzyłam Bogu, bałam się, ale stanęłam przed ludźmi i to powiedziałam. Rozumiecie? I powiedziałam tak, choćbym miała umrzeć, tak? To nie powiem, że Ty nie uzdrawiasz. Choćbym miała umrzeć, to nie powiem, że Ty nie uzdrawiasz. Wskrzeszaliśmy z Michałem i z Julitą i z Tadziem kilka godzin moją mamę. I moja mama nie wstała z martwych. Rozumiecie? Ale ja nigdy nie powiem, że Jezus nie wzbudza z martwych ludzi. Rozumiecie? To znaczy w służbie nie szukać swego. Daj się Bogu przygotować od wewnątrz. Nie dorabiaj tej kurczę głupoty do swojego życia. Rozumiecie? Ja mam w ogóle gorliwość o Boży dom. Kiedyś napisałam taki artykuł. Boże, gorliwość o Twój dom pożera mnie. Zawsze bym chciała, żeby było dobrze. Widzę w proroczy sposób. Czasami jest tak, że widzę rzeczy, których nie widzą inni ludzie. Kurna, mówię w ogóle jak to powiem, to wyleje się na mnie kubeł opresji. Uruchomiliśmy teraz służbę wstawienniczą i w ostatnim czasie jest taki atak na mnie, rozumiecie? Może i też dlatego, że jestem kobietą w służbie, że zabrałam głos w rzeczach, w których ja naturalnie bym nie zabrała tego głosu. Dlatego ja dzisiaj wiem, że moje powołanie jest wyższe niż moje naturalne uwarunkowania. Moje powołanie jest wyższe niż moje naturalne uwarunkowania. I ostatnią rzeczą to jest duszewne naśladownictwo, czyli że po prostu naśladujesz kogoś, tak? Że kogoś naśladujesz. To tak nie działa. Tak jeszcze raz mówię, te rzeczy muszą się urodzić wewnątrz nas, tak?
Mnie na przykład, kiedy ja byłam na tej szkole i oni właśnie uczyli tej modlitwy autorytetu, modlitwy innymi językami, silnej modlitwy, wiecie, to nie było tak, że ja się z tym zgadzałam na samym początku. To mi się nie podobało. Ja w ogóle, moja dusza tego nie rozumiała. Moja dusza chciała od tego uciec. To było dla mnie trudne, ciężkie, niezrozumiałe. Miałam opresję w ogóle na głowę. Kurczę, w ogóle mówię, nie przejdę tego. Mówię, co oni robią? No w ogóle ja nie mam też takich warunków, żeby ryja w domu tak wydzierać, wiecie, w ogóle małe mieszkanie, blok, ludzie, no to w ogóle, jakieś w ogóle, co mi z tego, że ja będę się darła? Ja wielu krzykaczy, mówię, widziałam, mówię, no w ogóle rozumiecie, ale zaczęłam to praktykować. Poważnie podchodziłam do tego, czego nas tam nauczano. I ja zaczęłam te rzeczy praktykować. I ja w ogóle zrozumiałam, co to jest modlitwa autorytetu. Co to jest w ogóle, dlaczego ja te rzeczy robię. Do tego mnie nikt nie przekonał. Ja mam tego doświadczenie. Ja mam doświadczenie. Ja poznałam to z nauczania, ale ja doświadczyłam tego. To jest moje osobiste doświadczenie. Modlitwa autorytetu. Kiedy ja modlę się 40 minut innymi językami, właśnie w taki sposób, jak się modlimy tutaj, tak? To ja nie mam problemów. Rozumiecie? Natychmiast problemy uciekają z mojego życia. Ja ich nie mam. Czemu też nie osiągamy pewnych rzeczy? Bo tak naprawdę nie zgadzamy się z Bogiem. I chcę, żebyś też dzisiaj, jeśli jesteś usługującym lub kimkolwiek, jakimkolwiek jesteś głosem, czy małym, czy dużym, uznaj to, że jeśli nie zgadzasz się w czymś z Bogiem, to po prostu powiedz to. Boże, nie zgadzam się, mam swoje zdanie. Tak, masz prawo. Masz prawo. Ale jeśli dalej szukasz swego, tak, to nie mów to ludzi. Proszę Cię, nie rób tego Chrystusowi. Nie róbcie tego Chrystusowi. Jeśli dalej chcecie służyć tak, jak Wy macie w widzimisię, tak, to po prostu błagam Cię. Błagam Cię w imieniu Jezusa. Nie rób tego Chrystusowi. Nie rób tego Kościołowi. Rozumiecie? Bo my tak, albo przyspieszymy przyjście Chrystusa, albo je opóźnimy. Albo przyspieszymy przyjście Chrystusa, albo je opóźnimy. Czyli wiecie, ksero, o co w ogóle chodzi też z tym kserem, tak? Że w ogóle pierwsza kartka jest oryginalna, tak? Ona jest przejrzysta, ona jest w ogóle taka, wiecie, ona coś ze sobą niesie, ale następne kartki są coraz słabsze. Coraz słabszy tusz jest na tych kartkach. To nie działa. To jest w ogóle demoniczne. To jest demoniczne, żeby naśladować ludzi. Kiedyś słyszałam taką sytuację, że człowiek, który oglądał bardzo długo, uczył się z głoszeń Bennego Hina, absolutnie podważam to, że jest nauczycielem Bożego Słowa. Nie słuchajcie go, ponieważ to nie jest nauczyciel Bożego Słowa. Natomiast jest Bożym człowiekiem. I ten człowiek w prosty sposób, na usłudze, chciał zrobić to samo, co Benny Hinn. Wziął marynarkę i targnął ludziom tak po oczach. Wiecie, że po prostu zrobił krzywdę człowiekowi. Nie wiem dokładnie, czy mu wybił oko, ale tak go tam walnął guzikiem od marynarki, że uszkodził w ogóle jemu oko. Rozumiecie? Benny Hinn ma relację z Bogiem. On robi to, czego pragnie. Urzeczywistnił swoje pragnienia. I on to, co robi, to robi dlatego, że on ma takie wewnętrzne przekonanie. Jak on macha marynarką, to ludzie padają, rodzą się na nowo. Rozumiecie? To tak to działa. Dlatego ksero nie działa. Nie działa. Przeklnij wszelkie ksero w swoim życiu. Oczywiście ja nie mówię, bo jesteście też, co niektórzy, związani z nami, tak? I też naśladujecie nas, to jest dobre, ponieważ wy się uczycie. Ja w ogóle nie, bo to są dwie różne rzeczy. Uczyć się, tak? A w ogóle odwalać jakąś manianę. Rozumiecie? To są w ogóle dwie różne rzeczy. Ale jeśli widzisz, że odwalasz jakieś ksero, tak? To w ogóle poprzeklinaj te rzeczy. Rozumiecie? I w ogóle daję wam tego świadectwo, że jeśli przeklniesz w imieniu Jezusa, czyli wstrzymasz rozwój, to gwarantuję ci, że te rzeczy przestaną w ogóle się eksponować do góry. To w ogóle, wiecie, to w ogóle my musimy być wykonawcami słowa. Jeśli słuchacie rapu, to was w ogóle zachęcam, słuchajcie Royal Rap. Słuchajcie Royal Rap. Oni rapują Słowo Boże, oni wyrapowali psalmy, oni rapują taką duchową rewolucję, duchowa rewolucja. To jest duchowa rewolucja. Rozumiecie? Ja to wielokrotnie, żeby posłuchać czegoś, to ja właśnie włączam sobie Royal Rap. Ja właśnie Royal Rap włączam sobie. Rozumiecie? Bo żeby dobiec do mety, trzeba rozpoznać prawdziwe autorytety. Tak? To jest prawda. Słuchajcie, to jest prawda. Tylko prawdziwe autorytety mogą prawdziwie odpalić twoje życie. Lewy autorytet zabije cię. Lewy autorytet zabije cię.
Przyjaciele, z mojej strony to wszystko. Zróbmy przerwę i będzie trzecia sesja.